zawiódła śmierć na krzyżu. W świecie przyrody na umierające osobniki zbada się cała chmara innych, chcących je dobić i im się pożywić. Podobnie zachowują się ludzkie kiedy na Golgocie w Wielki Piątek, sycząc strasznym widokiem agonii i widząc Jezusa, na którego wydali wyrok śmierci. Szatan także czuje się bliski triumfu, bo oto rękoma ludzi zniszczył najbardziej zniewidzianego, który nie tylko nie oddał pomiędzy pokłonu, lecz podobał mówię dusz. Gdyby wtedy miał pewność, że Chrystusowe żywo dusz dopiero się zaczyna, a krzyż będzie pod tym znakiem zbawienia i kluczem otwierającym niebo, nigdy by nie podniósł ręki na Jezusa z Nazaretu. Teraz też wie, jaką moc ma ofiara wszystkich współcierpiących z Jezusem. Niech mocą męki i śmierci Chrystusa, mocą Jego najświętszej krwi, zostanie w świecie złamana władza szatana nad duszami. Niech idzie do stopy ukrzyżowanego, pozostając do Jego dyspozycji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo